Dzisiaj przychodzę do Was z propozycją śniadaniową. Będzie to bardzo, bardzo prosty przepis na racuchy, ale racuchy z rabarbarem. Orzeźwiające, smaczne, robi się je błyskawicznie. Nasze racuchy zaczniemy od przygotowania ciasta. Wymieszam drożdże z cukrem. Drożdże zaczną się robić płynne. Dobra, drożdże mamy już płynne. W większej misce będzie nam łatwiej pracować, dodawać wszystkie składniki. Ale tu do tego naczynka wleję trochę ciepłego mleka. Mleko mam tak w temperaturze około 35-40 stopni. Pozostałe mleko. Mleko, drożdże, mąka przesiana przez sito. Dodam od razu całą. Jajka i szczypta soli. I pozostały cukier. Teraz ładnie wyrobimy całe ciasto. W tym okresie, gdzie jest rabarbar, albo jesienią, jak są jabłka czy gruszki, to jest naprawdę super przepis. Odstawiam, przykryję ciasto ściereczką, odstawiam, niech ono wyrośnie, a w międzyczasie przygotujemy rabarbar. Potrzebujemy tak, myślę, 200 gramów rabarbaru. Rabarbar mam już umyty, zobaczcie, jaki fajny, sprężysty. Pokroję, ale on jest soczysty, aż tak fajnie trzeszczy pod nożem. Do miseczki. Dobra. Słuchajcie, teraz rabarbar mamy już przygotowany. Ja mam też przygotowany wrzątek. Zalejemy rabarbar wrzątkiem. Myślę, że tak dobre 5 minutek. Niech ten rabarbar sobie w tym wrzątku poleży. Później odleję wodę. On już będzie troszeczkę bardziej miękki. Patrzcie, ciasto wyrosło pięknie. Dodajemy nasz rabarbar. On już troszeczkę zmiękł. Dobra, na razie nie daję całego rabarbaru. Wymieszamy, zobaczymy konsystencję. Jeżeli racuchy z rabarbarem Wam nie odpowiadają, możecie sobie zajrzeć na playlistę z przepisami na śniadania i na pewno tam coś dla siebie fajnego znajdziecie. Zaczynamy smażyć. Rozgrzewamy patelnię i słuchajcie, to jest fajne w tym, że możemy sobie zrobić z tego ciasta kilka racuchów, zawinąć folię, wstawić do lodówki ciasto i nie musimy od razu wysmażać całego ciasta, bo można to będzie zrobić etapami. Talerz z przygotowanym papierowym ręcznikiem. Niech się tak ładnie, powolutku smażą. Ja nawet troszeczkę zmniejszę, żeby one były w środku pulchniutkie. Zobaczcie, jak urosły. Takie śniadanko, to ja proszę bardzo. Pachnie pięknie. O. Hop. Hop. Do tego odrobinkę cukru pudru. Oczywiście świeże owoce do tego mile widziane, ale ja dzisiaj zrobię taką klasyczną wersję. Kwaśna śmietanka. Może być też oczywiście jogurt, jogurt grecki, listek mięty. I proszę bardzo, jakie pyszne śniadanko. Jeżeli się podobało, wiecie, co macie robić. Łapka w górę, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi przepisami. W komentarzach piszcie, co Wy robicie na słodkie śniadania. Bardzo chętnie poczytam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!